Witajcie! Dzisiaj chciałem Wam jeszcze raz przypomnieć prototyp Ursusa C325 z roku 1958. Wcześniej, kilka tygodni temu, mogliście widzieć na moim kanale ten film, ale wydaje mi się, że warto przyjrzeć się temu ciągnikowi jeszcze raz, nieco dokładniej i omówić kilka takich szczegółów, które są dosyć interesujące dla kolekcjonerów, a kto wie, może i zainteresują każdego z Was. Przede wszystkim różnica, jaka nam się tutaj pokazuje na pierwszy rzut oka, to zupełnie inna maska z takim charakterystycznym wypuszczeniem, garbikiem, nie wiem jak to po prostu nazwać, jakimś takim ryflem, niemalże od samego początku tutaj przy kierownicy aż do samego dołu, do końca maski idąca przez środek, bardzo podobna do maski pierwszego modelu Ursusa C308. Ona ma tak samo i można tutaj śmiało przypuszczać, że znaczek na tą maskę był identyczny i z całą pewnością będzie pasował na tą maskę. Takie przynajmniej sprawia to wrażenie. No i jest to właśnie cecha charakterystyczna. Drugą ciekawą sprawą, którą mi się udało tutaj przy przeglądaniu tych zdjęć jeszcze raz zwrócić uwagę, że te otwory w tej masce jednak tutaj są, one zostały zaspawane. Możecie je zobaczyć tutaj na zdjęciu, jeśli się przyjrzycie. Będę się starał tutaj jak najlepiej po prostu pokazać Wam te powiększenia, żebyście mogli to zobaczyć. Także te lampy, które są poniżej zamontowane na bokach maski, to one zostały już dorobione. Maska oczywiście przez te lata swoje przeszła, jak to większość masek, ale bardzo fajnie, mimo tego swojego upływu czasu, zachowała się, można powiedzieć, w doskonałym stanie i jest znakomicie i dosyć łatwo do odtworzenia. Klamek niestety już nie ma w tej masce, ale wyraźne są otwory po obu stronach maski do klamek, także ona tutaj była również w ten sam sposób zamykana, czyli mamy identyczne zamykanie maski jak w pozostałych modelach do końca produkcji Ursusa, niemal właściwie do końca produkcji Ursusa C325, bo do końca roku 1962. Ciekawostką jest też tutaj, jak zobaczycie, bo jeszcze nie wiem, nie wspominałem chyba, że te zbiorniki paliwa, na których zamyka się maska, one się różnią od tych pozostałych modeli, czyli w roku 58 w tym prototypie i w dalszej produkcji w 59 i w pierwszych modelach z 60 roku ten zbiornik paliwa jest nieco inny. Niestety Wam tutaj nie mogę pokazać, jak on wygląda, ale jeżeli będę ja mam nadzieję, że pojadę jeszcze do kolegów, przejadę się po Polsce, to pokażę Wam ten zbiornik paliwa, ponieważ takich Ursusów kilka się zachowało i będzie to można łatwo zobaczyć. W każdym razie, idąc dalej, kolejną taką cechą bardzo charakterystyczną to są, jak mówiłem, pedały hamulca. One są tutaj, jak widzicie, proste w 58, w 59 i w pierwszych modelach 60 roku są proste. Nie są skierowane do kierowcy, tylko po prostu proste. Kolejną sprawą to możecie zobaczyć tutaj w 58 roku. Tabliczka, o której już wspominałem w poprzednim filmie, ona nie jest mocowana na czterech nitach, a wyłącznie na dwóch. Wyraźnie widać, ja Wam w tej chwili pokażę to zdjęcie, wyraźnie widać tą tabliczkę oryginalnie zamocowaną na dwóch nitach, zakłady mechaniczne Ursus. Te numery możecie też zobaczyć i bardzo wyraźnie wybity rok 1958. I zaraz poniżej są tutaj dwa mocowania drążka reakcyjnego, które są w 58 roku oddalone od siebie. Tego już nie ma w 59 ani w późniejszych modelach, natomiast tu są oddalone od siebie, można przypuszczać, w granicach 6, 7, może 8 cm. Przy innych modelach one są już połączone, się stykają razem. Także to też jest taka cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o skrzynię biegów. Trzeba też pamiętać, że tutaj ten obciążnik był jeden wielki okrągły.
a jego waga mogła wynosić około 100 kg, więc praktycznie było to bardzo, bardzo trudne zdejmowanie koła, zdejmowanie obciążnika. Trzeba pamiętać też, że te felgi czteroramienne przy tym Ursusie, one były bardzo, bardzo słabe. Po prostu ten sam, nie wiem, czy sam nawet obciążnik mógł po prostu wyginać, wyrywać te śruby tutaj z felgi. I to po prostu zostało zmienione, bo okazało się zupełnym niewypałem. Także w pracy to absolutnie nie zdawało egzaminu. No a poza tym przy wymianie koła, zdejmowaniu koła, no to ten obciążnik 100 kg naprawdę mocno, mocno utrudniał sprawę, jeśli chodzi o naprawy takie bieżące, czy też nawet zdjęcie po prostu koła. Także to jest taka sprawa. Tutaj kolejna, jak widzicie, zaraz to koło mamy tylne, no to mamy jeszcze błotniki. W tym pierwszym prototypowym modelu te błotniki są nie są obłe, powiedzmy w cudzysłowie kwadratowe. Mają takie, nie mają tych zaokrągleń, tylko są takie ostre, tutaj te kanty mają. I to tak ma być, tego nikt nie przerabiał, to jest w oryginale tak to wyglądało. Zresztą blachy w tamtym czasie, słuchajcie, były bardzo, bardzo mocne, to nie były takie papierowe jak dzisiaj. I właściwie mało kto zmieniałby błotniki, bo to absolutnie nie było sensu. Nawet jak ciągnik stał lata, naprawdę lata długie pod dachem, to mówię tutaj o 20, 30 czy więcej latach, to te błotniki, one nie ulegały aż takiemu uszkodzeniu, żeby się nie nadawały absolutnie do naprawy. Jedynym wrażliwym elementem tych błotników to była ta płaszczyzna, która była równolegle ułożona dookoła, stąd, że tam po prostu to się wszystko od środka, to błoto, te woda i tak dalej, to się wszystko tam zbierało, to błoto kumulowało tą wodę i przez to tardza postępowała. Stąd te płaszczyzny mogą być podjedzone, że tak powiem, rdzą. Co jeszcze ciekawego można by tutaj powiedzieć o tym ciągniku? Tutaj widzicie, jeszcze raz pokazuję Wam ciągnik z 1959 roku w trakcie remontu i tu możecie zobaczyć właśnie te pedały hamulca proste, to co jest dokładnie w modelu z 58 roku. To jest cecha charakterystyczna tych modeli, ale jeszcze chcę Wam pokazać, tutaj widzimy wygląd ciągnika z przodu i właśnie ten charakterystyczny garbik na masce i oczywiście dziura na korbę do odpalania jest tutaj bardzo blisko tej beleczki w masce, gdzie jest siatka. Przy późniejszych modelach, z tego co pamiętam, ona jest nieco niżej. Przy tym roku 58-59 jest wyżej. Też widać, że maska była wzmacniana, ona się tutaj troszeczkę ją wzięło, no wiadomo, to ma swoje lata, ale to jest w każdym razie no, piękna, naprawdę piękna rzecz. Tutaj ta maska jest bardzo podobna do Ursusa C308 i to Wam zaraz właśnie widzicie, jak to wygląda. Tu jeszcze możecie sobie zobaczyć, jeszcze raz powrócimy do tabliczki, numer 000006, także jest to szósty model z kolei wyprodukowany w zakładach mechanicznych Ursus i który był później już pierwowzorem do finalnego produktu, jakim był Ursus C325 i który tak wszyscy lubimy i tak dobrze znamy. Ten Ursus, który tutaj właśnie omawiamy, on ma silnik prawdopodobnie już wymieniony, jednakowoż jest to silnik oryginalny od C325, ale wymieniony. Jak wyglądał silnik oryginalny, trudno powiedzieć, ale widać po malowaniu, że tutaj on został wymieniony. Czy się zachował, czy nie, tego nie wiemy. Myślę, że nowy właściciel, nowy nabywca tego ciągnika będzie za jakiś czas nam mógł coś więcej powiedzieć, a kto wie, może na zlotach, a myślę, że fajnie by było, gdyby się pojawił ten Ursus na zlotach i mógł ucieszyć oko wszystkich oglądających i oczywiście innych kolekcjonerów, bo taka maszyna naprawdę to jest wyjątkowa perełka i bardzo, bardzo się cieszę, że się udało zachować ten model i mam nadzieję, że uda się go świetnie wyremontować. Jaki kolor był w oryginale? Myślę, że właściciel też nam będzie mógł powiedzieć o tym za jakiś czas, a tymczasem tyle, jeśli chodzi o te ciekawostki. Jeżeli chcielibyście jeszcze czegoś się dowiedzieć, postaram się przyjrzeć dokładniej tym wszystkim zdjęciom, które posiadam tego modelu i oczywiście
Wam to napiszę, albo też zrobię jeszcze jeden film akurat o tych różnych drobiazgach i szczegółach. Tymczasem pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Wiecie, że jestem w Niemczech. Oczywiście w polu robota idzie powolutku. A propos glebogryzarki, zamówiłem noże, one w tej chwili jadą, bo tam brakowało jeszcze kilkadziesiąt noży, chyba z tego co pamiętam około 35 sztuk. Te noże przyjadą w poniedziałek lub we wtorek. No i mam nadzieję, że praca, jeśli chodzi o glebogryzarkę, zostanie ukończona. No i pierwsze już testy takie glebogryzarką w polu będziemy mogli sprawdzić. Myślę, że w przyszłym tygodniu, jeśli pogoda pozwoli, a jeśli nie, no to poczekamy jeszcze chwilę, żeby to się wszystko nam ładnie pogoda dopisała i wtedy będziemy sprawdzali, jak wygląda praca glebogryzarką i czy w ogóle ona zda egzamin. Oczywiście tam mówiliście, że lepsza byłaby talerzówka, bo glebogryzarka rozsieje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ale jeżeli glebogryzarka będzie potrafiła poradzić sobie z tymi chwastami i je po prostu powycinać, no to potem już zostanie praktycznie może lekka brona, tak myślę w tej chwili, takie mam pomysły i przejazd powiedzmy raz w tygodniu tą broną, żeby wszystkie te chwasty, którym chciałoby się wychodzić z ziemi, będą po prostu niszczone, wyrywane, uszkadzane mechanicznie do momentu, aż przestaną wyrastać i zostaną całkowicie zniszczone. Trochę to pracy, owszem, wiem, ale ponieważ jestem w Niemczech i nie bardzo mam w tej chwili jak robić to osobiście, to staramy się po prostu zrobić to w taki sposób, żeby to było przede wszystkim skuteczne. Jeżeli to osiągniemy, to znaczy, że kierunek jest dobry. A jeżeli nie, przejdziemy do zakupu talerzówki i być może pod 60, bo ona może się wtedy już przydać, ale to wszystko jeszcze przed nami, te decyzje, także mamy jeszcze trochę czasu. Tymczasem dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!